Wydanie codzienne. 8 lipca 2024 roku, 8, 866. Dzień pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej. Wydanie codziennie, codzienne Czarnego Nieba, i jest dla mnie, jako dla mieszkańca Kijowa. Dzisiejszy dzień bardzo smutny. Myślę, że e, przyszły dzień, e, jutrzejszy, będzie e, ogłoszona oficjalna żaloba za ofiarami kolejnej i jednej z najstraszniejszych e, jednego z najstraszniejszych ataków rosyjskich, który był przeprowadzony dzisiaj rano na Kijów, na Kramatorsk. на Слов'янськ, Покровськ, Шевирук і Дніпро. Змасований ten атак вистрілено було в Україні в те виміняне місто около 40 ракет. В тим на Київ летіли ракети суперсонічні типу Кінжал. І И... Nie wiadomo dlaczego tego razu, jeżeli oni trafili do swoich celów, dlaczego tego razu oni nie zostały, zostały zeszczelone, ponieważ wcześniej kińżały byli niszczone nad moim miastem, ale być może, tutaj nie, ja jeszcze nie jestem pewien, bo w tej chwili a nagrywamy dzisiaj około godziny 16.30 czasu kijowskiego. A jeszcze nie ma oficjalnych wyników tej, tego zmasowanego ataku. Otóż dzisiaj zwykle byłem na spacerze swoim porannym. Kiedy usłyszałem alarm. No, alarmy, alarmów mamy sporo, więc wróciłem spokojnie do domu. Ale już w domu usłyszałem wybuchy, i to coraz mocniejsze, i coraz bliższe do mego mieszkania. Więc zeszliśmy naszą rodziną do skronu. I dalej już obserwowaliśmy, nawet z naszych okien, liczni. Dymy nad Kijowem. Nawet w tej chwili, kiedy teraz nagrywam. Jest też dym za oknem. Wróg zaatakował swoimi rakietami. No, prawie wszystkie dzielnice Kijowa. Prawie wszędzie są straszne zniszczenia. Prawie wszędzie są zabici i ranni, prawie wszędzie. Są też zniszczone auta, zniszczone mieszkania, więc pojechałem do pierwszej takiej dzielnicy. Jest to, już można powiedzieć, jest to dzielnica prawie w centrum miasta, obok metra Lukianiwka. No i wtedy jeszcze nie nagrywałem, nagrywałem wprost tych zniszczeń, które tam byli po prostu, były po prostu niesamowite. Niedobudowany w centrum handlowy został no, prawie całkowicie zniszczony. A stacja Metra Lukianiewska została też ewakuowana. Ludzie stamtąd byli ewakuowani. Ale nagrałem e, krótki filmik, e, tam gdzie widać e, odłamki, które leżą na ziemi i ludzie sprzątające sw swoją małą prywatną kawiarnię, gdzie e, od e, fali wybuchowej wybi wybiło po prostu szyby. No i proszę tutaj zobaczyć ten pierwszy filmik. 12 godzina czasu Kijowskiego. Jestem w jednej z dzielnic Kijowskich, gdzie pół godziny, być może 40 minut temu, spadło kilka rakiet. Było uderzenie, potężne uderzenie w tej dzielnicy miasta. Ja teraz nie pokazuję tych uderzeń, bo po prostu nie wolno, ale za mną państwo możecie obserwować. To jest część dachu, chyba z tej budowli, budowli która spadła. Widzicie państwo też, jak sprzątają swoje. Swoje sklepy ludzie, które są za mną, słuchać też karetki, słuchać pogotowie, słuchać pracę, pracę strażaków. Teraz straszny dym tutaj roznosi się wszędzie, wie obserwuję teraz w tej chwili dymy z no chyba z trzech, z trzech lokacji i to jest potężny czarny dym. Obserwuję też e, potężne zniszczenia budowli e, przede mną. E, obserwuję i to nie jedna budowla, to są ha, co najmniej trzy, nawet cztery budowle, które są zniszczone. E, unosi się dym z innej strony. E, w, z, przed chwilą, tutaj, w, w, kiedy weszliśmy, to obserwowaliśmy też ogień. Ogień jeszcze płonie i stamtąd jest, pochodzi ten e, dym. E, dzisiaj Kijów doznał jednego z najgorszych. Rakietowych zmasowanych ataków rosyjskich. Była informacja o dwóch kinżałach, które lecieli na Kijów. Była informacja o rakietach skrzydlanych, którzy też lecieli zarówno jak na Kijów, tak i na Dnipro, gdzie też podobno są straszne zniszczenia, być może. Krzywy róg słowiański i Kramatorsk. Około 40 rakiet rosyjskich było, celowało w całą. Ukrainę w te miasta ukraińskie. Teraz, teraz spróbujemy pojechać w jedną w inną część miasta, w inną część miasta, żeby tam też nagrać skutki, jeżeli uda się nagrać skutki uderzenia rakietowego. I to jest straszne uderzenie, straszne miejsce. Jeżeli policja pozwoli nam mówić o tym, co tam się dzieje, to powiem Państwu, w tej chwili przez 15 minut temu słuchaliśmy radia i była informacja o tym, że pięciu osób są zginionych, zabitych tymi rakietami i no ponad 20 są poszkodowanych. Także sytuacja jest bardzo dramatyczna i jeszcze Raz pokażę Państwu uh, to, co dzieje się za mną. Uh, tutaj uh, dalej. Tam są ludzie. Uh, są pogotowie. Uh, w powietrzu unosi się straszny jadący dym. Uh, Dmytro Antoniuk uh, z Kijowa. Czarne niebo z Kijowa. Wolałbym nie mieć takich uh, nagrań, takich wideo, ale niestety tak jest. Trwa wojna i Rosja uh, niszczy. Ukraińców próbuje zniszczyć nas, nas wszystkich. Pomagajcie Ukrainie. I to był filmik, który nakręciłem w dzielnicy Łukjanówka, prawie w centrum Kijowa, a dalej pojechałem do najbardziej jednego z najbardziej wystraszających miejsc uderzenia rosyjskiej rakiety, mianowicie do, do lekarni Ochmatdyt. Jest to lekarnia szpital dziecięcy największej w Kijowie i nie tylko jest największej w całej Ukrainie. Niedawno, kilka lat temu, był w końcu wybudowany nowy, wyposażony w nowoczesny sprzęt korpus tej lekarni. I w tym korpusie powybijano całkowicie szyby wszędzie. A w korpusie, który stoi obok, w budowli, która stoi obok, tam przyleciała rakieta. Rakieta moskiewska, rosyjska. Już są wideo i zdjęcia, które wskazują na to, że ta rakieta nie została zestrzelona przez nasz, naszą obronę przeciwrakietową. Także tutaj nie można powiedzieć, że przypadkiem. Odłamki tej, tej rakiety uderzyli w ten szpital. To jest celowe działanie terrorystyczne Federacji Rosyjskiej. Uderzenie w największy w Ukrainie szpital dziecięcy. No i proszę bardzo teraz oglądać kolejny filmik, który zrobiłem stojąc, stojąc przy strasznym gruzowisku. Że przysz, przyszli zarówno policjanci, lekarze tej lekarni, pielęgniarki, wojskowi i sporo też wolontariuszy, którzy przyszli tam, żeby po prostu swoimi własnymi rękami pomóc w odgruzowaniu tego wszystkiego, co tam leżało. Bo być może pod tymi gruzami jeszcze zostawali. Zostawali ludzie. Jestem w tej chwili pod Ochmadytem, czyli głównym szpitalem dziecięcym w Kijowie, w ogóle w całej Ukrainie. To jest największy szpital dziecięcy w Ukrainie. Jak widzicie Państwo, teraz trwają prace ratunkowe. Chyba być może nawet kogoś znalazli, bo krzyczą lekarza, lekarza, pomocy, i niesamowita dramatyczna sytuacja jest w tej chwili. E, widzimy, że podjeżdżają tam koparki, żeby być może pomóc e, też w rozgrzebaniu tych gruzów, które tam są. E, widzimy, że próbują też e, wo, wodę podpompowywać. E, jeżeli ja tak, to, to jest woda. I, i teraz mus, musimy chyba odejść e, stamtąd, bo, bo, za, bo, bo po prostu możemy przeszkadzać e, pracom ratunkowym. E, Rakieta spadła w tej, w tej części. Domniemam, że być może w tym budynku, w stylu tego budynku, co teraz widzicie Państwo. Na tej, w tej chwili mamy informację o tym, że tutaj dwie osoby straciły życie. Mnóstwo osób poszkodowanych. W ogóle w Kijowie siedem osób, osób są zabitych tymi rakietami rosyjskimi. I e, dziesiątki, dziesiątki poszkodowanych, rannych, które stracili swoje mienie też. E, dziesiątki też w, z zniszczonych aut tutaj widzimy. E, jest niesamowita, dramatyczna sytuacja. Absolutnie dramatyczna. Ratunkowe prace, i e, być może tam pod grozami są. Ludzie, których, których usielają stamtąd wydostać, jeszcze mam nadzieję, żywymi. I najstraszniejsze, powtórzę, że to jest największy szpital dziecięcy w całej Ukrainie. Największy szpital dziecięcy w całej Ukrainie, i tutaj wróg: w Rosjanie celowali swoją rakietę w dzieci. W dzieci, po prostu i dzieci, być może ja, w, już jest informacja, że, że są poszkodowani, dzieci, ranni, dzieci, które ta, tutaj leżeli, e, leżeli i e, ich lecieli po prostu tutaj. A teraz przyleciała straszna rosyjska rakieta. To nie ma wybaczenia. Proszę pomagać Ukrainie Wszy, wszystkimi możliwymi sposobami. Proszę nam pomagać. Ludzie krzyczą, że e, e, lekarza lub coś jeszcze. Sytuacja jest bardzo dramatyczna, jak widzicie. To jest za mną ten wy, wysoki korpus tej, e, tego szpitala, jest nowy. On kilka lat temu był, został oddany do użytku. I teraz ten nowy korpus jest no, prawie zniszczony, jak widzimy. Dmitro Antoniuk, Czarne Niebo. Kijów. W momencie, kiedy nagrywałem ten filmik, e... Słyszałem, jak e, ludzie, którzy tam e, odgruzowali, to e, e, krzyczeli lekarza, lekarza. Być może kogoś znalazli. E, to była bardzo tragiczna e, sytuacja. M, taką, k, której nie byłem wcześniej e, nigdy świadkiem, i modlę się, żeby nie być więcej. W tej chwili. E, w, m, jeszcze opowiem na pod, pod samy koniec tej pierwszej części dzisiejszej, jakie są wyniki tych strasznych, wystraszających działań rosyjskich. Jest już informacja od Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, która mówi o tym, że ten zmasowany atak, który był przeprowadzony dzisiaj też w nocy, na Kijów nic nie spadło, ale wiemy, że Cztery z sześciu rakiet, które leciały na Ukrainie w nocy zostały zestrzelone, więc dwie rakiety jednak gdzieś spadły. I Ministerstwo Obrony Rosyjskie powiedziało o tym, że to jest odwet, działanie odwetowe na próbę kijowskiego reżimu niszczyć infrastrukturę rosyjską. Tutaj też zacytuję, że jak oni mówią w swoim tym odniesieniu do dzisiejszego ataku, informacja o tym, że zostały uderzone obiekty niezwiązane z wojskowymi nie odpowiada, nie odpowiada z realnemu stanu rzeczy. Koniec cytatu. Jak widzimy, i znów podkreślę, że rakieta rosyjska nie została zestrzelona nad le, le, lekarnią, szpitalem dziecięcym Ochmadyt, ta rakieta celowa uderzyła w samym, w samym centrum tego szpitala. W tej chwili też wiem o tym, że jeszcze trwa, trwają prace ratownicze. Odgruzowują te w, w, zniszczenia te, tych budowli w tym szpitalu. No i co można powiedzieć. Jeszcze kiedy nagrywałem ten filmik stojąc przy szpitalu Ochmadyt, usłyszałem, że jest kolejny alarm i usłyszałem potężny wybuch. Ludzie część ludzi, którzy tam przebywali, wybiegli pod most, który tam jest niedaleko. Więc ja też stałem pod tym mostem z dziesiątkami innych ludzi, stamtąd też nadawałem na żywo. Okazało się, że podczas kolejnego ataku uderzony został szpital, gdzie rodzą się dzieci. Przepraszam, wypadło mi teraz z głowy, połogowy budynek po ukraińsku, gdzie po prostu Przychodzą na świet nowe maluchy. Tam wiemy, że niestety podczas uderzenia rakiety rosyjskiej są ofiary śmiertelne i ranni. Na, na stanem na 16.38 lipca 2024 Roku, czas ukraiński, wiemy o 15 ofiarach śmiertelnych i o dziesiątkach rannych. Wśród nich sporo dzieci, sporo tych dzieci, które przebywali oczywiście w tym szpitalu. Podczas tego, jak Rosjanie uderzyli swoją rakietą, w tym szpitalu prowadzono było dwa zabiegi, operacje. Na szczęście, Dzieci, które leżały na stolach operacyjnych, zarówno jak i lekarze, którzy przeprowadzili te zabiegi, te operacje, zostali niestety ranni, ale przeżyli. I teraz tych dzieciaków, w tym z wydziału onkologicznego i wydziału dializu, gdzie dzieciom jest przelewana codziennie krew. Bo akurat te e, działy zostały uderzone, ich e, przeprowadzili do jakichś innych szpitalów kijowskich. E, powtórzę, e, w wyniku e, tych, tej, e, tych, tych ataków, ponieważ tych ataków było trzy, e, zostały uszkodzone szpital dziecięcy Ahmadyt. A szpital po, Położniczy, tak? Po, położowy budynek. Jeden budynek mieszkalny, pięciopiętrowy, centralna część tego budynku przestała istnieć, tam spadła rakieta. Lub jeździątki. Wiemy też, że uderzona została budowla przedszkola. Więc ta ataka bez, e, e, bez wątpienia była skierowana przeciwko naszym dzieciom. I można powiedzieć, że Rosja, e, Rosja celowo niszczy Ukrainę, celowo niszczy przyszłość ukraińską, dzieci e, ukraińskie. I ja wzywam, Naszych partnerów zachodnich, ponieważ jutro startuje szczyt NATO, ja wzywam do tego, żeby nam jak najszybciej były przekazane rakiety, na przykład typu Taurus niemieckie, które kanclerz tej, te, tego kraju Olaf Scholz do dnia dzisiejszego nie chciał przekazywać. Ja wzywam też Stany Zjednoczone. Do pozwolenia bić ich rakietami typu atak MS w głębi Rosji, żeby po prostu bronić się od takich, od podobnych ataków e, terrorystycznych. Ja wzywam inne kraje, które jeszcze nie pozwolili Ukrainie atakować, bić swoją e, bronią po terytorium e, Federacji Rosyjskiej. Ja wzywam, takie pozwolenie nareszcie dać. Bo inaczej nasze kraje partnerskie no, mogą po prostu być nieświadomie też uczestnikami ludobójstwa tutaj na Ukrainie. Tak to ja nazwę, bo in, innych słów nie mam. I to była bardzo smutna pierwsza część. Dnia dzisiejszego, przypominam, dzisiaj 8 lipca, wróg przeprowadził trzy ataki na Ukrainę i na Kijów. A w drugiej części, proszę Państwa, parę dni temu nagrałem wolontariuszkę, moją też koleżankę, która też była przed 22 rokiem, Moją, moją turystką tutaj w Kijowie, bo pracowałem w branży turystycznej jako przewodnik też w strefie czarnobylskiej i ona już po raz kolejny przyjeżdża do Kijowa, a dalej jeździ pod strefę czarnobylską, żeby tam pomagać rodzinie przesiedleńców, które też stracili swoje mienie. No i proszę, proszę posłuchać i pooglądać ten krótki filmik. Opowiedz proszę, co tutaj robisz, przecież nie pierwszy raz przyjechałeś do Kijowa i nie tylko do Kijowa, przede wszystkim nie do Kijowa, a do, znów do takich stron związanych z, raczej z strefą czarnobylską. A tak, przyjechałam do znajomych, a właściwie już teraz przyjaciół starszych. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Są jak rodzina. Mieszkają w Sukaczach. To jest wioska pomiędzy Kijowem a strefą czarnobylską. Oni wcześniej się poznaliśmy w Czarnobylu. Tam ich odwiedzałam. Jeździłam do nich dokładnie do wioski koło Czarnobyla. No i niestety musieli stamtąd uciekać, ponieważ nie ma dojazdu do ich wioski. No i od tej pory po prostu zainteresowała mnie ich historia i chciałam im jak najbardziej. Pomóc. No i potem jak przeprowadzili się do wioski sukaczy, to w staram się wspierać ich jak tylko mogę, ponieważ nie jest im łatwo. A kiedy w ogóle po raz pierwszy przyjechałeś do Czarnobylu, bo chyba wszyscy moi przy, przyjaciele to są moi byli klienci, a, a, ale akurat nie ty, bo ja też byłem przewodnikiem przywo, w strefie Czarnobylskiej, a my razem tam chyba nawet nie byliśmy, ale ty byłeś a, razem z moimi przyjaciółmi, między innymi z Wołodzią, który teraz walczy na froncie, a, jak to było? A pierwszy raz przyjechałam w 2016 roku, jakoś jeszcze pamiętam stary sarkofag, jeszcze się załapałam na stary i nowy sarkofag, wtedy stało obok siebie. Przyjechałam z Wołodyją wtedy na pierwszą taką wycieczkę, dwa dni, zawsze to było moje marzenie odwiedzić te strony. No i jakoś tak załapałam bakcyla i zaczęłam jeździć tak dwa razy do roku, ostatni raz byłam jesienią 2000. Pierwszego roku, no i od 2002 już niestety wyjazd nie był możliwy, chociaż raz w czasie wojny to się udało. Raz się udało wyjechać do strefy czarnobylskiej. No a myśmy byli razem w Kijowie, pamiętam, na jednej wycieczce. A tak było. A powiedz proszę, czym ty się zajmujesz? Wiem, że ty jesteś w branży medycznej, prawda? I wiem, że teraz też opiekujesz się ukraińskimi rannymi żołnierzami. Tak, ja pracuję w Niemczech, jestem położną z wykształcenia, no ale zrobiłam w Niemczech taki kurs jakby pracownika socjalnego, no i opiekuję się rodzinami z ciężarnymi i z małymi dziećmi do pierwszego roku życia. No i ponieważ tam medycyna, no to jest moja branża, znam trochę lekarzy, szpitali, no i poznałam pierwszego ukraińskiego żołnierza jakoś latem 2022 roku. Po prostu było ogłoszenie na grupie czy jakieś na Facebooku, że jest ktoś taki, no i szuka pomocy. Byli szukani wolonterzy, no i tam się zgłosiłam i tam przez niego też poznałam innych ludzi. A jak on się nazywa? Możesz powiedzieć, jaka jest jego historia? On nazywa się Igor, chyba imię mogę wspomnieć, jest po ciężkim wypadku, zginęło tam, jechał po prostu takim większym wozem transportowym, tam było jeszcze 15 innych osób, wszyscy zginęli, tylko nie on, najechali na minę, no szczęście w nieszczęściu, że on wyleciał z tego pojazdu, no to uratował się, no i potem znaleźli go przez przypadek, spędził kilka godzin w krzakach gdzieś leżąc. No i w Ukrainie nie mogli mu pomóc, chcieli mu amputować obie nogi. Potem przyjechał do Niemiec, na początku w Niemczech też, ale udało się znaleźć lekarza i szpital, który podjął się ratowania nóg. No, no i wszystko jest na dobrej drodze, na szczęście. Jeszcze, ale jeszcze trochę u nas pobędzie już będzie drugi rok niedługo. A wróćmy do tej rodziny, której Ty pomagasz i, i nie tylko Ty, bo Ty zbierałeś pieniądze na to, żeby kupić tej rodzinie no staruszków tak naprawdę, pra, które mają po 70, które wcześniej mieszkali w wsi Teremcji, do której teraz dojazdu nie ma i w ogóle nie ma jak tam być. Kupiliście, po prostu zrobiliście rzutkę i kupiliście chatę w, w też we wsi, która znajduje się bliżej do tej strefy e, Czarnobylu. Jak to jest? Tak, oni bardzo chcieli akurat w, w, mieszkanie, no, jakiś domek czy coś, miejsce do życia w tej wsi, ponieważ tam są też ludzie afekuowani z Teremsów. No, i tak jak mówiłam, no żyli po ewakuacji z Teremsy, żyli w takim budynku jakby tymczasowym. Tam musieli opuścić ten budynek, no i nie było innego wyjścia. Tylko żeby zostać razem, no to mogli, trzeba było szukać coś dla nich razem, bo babcia by mogła może pojechać do synowej, dziadek tam do pasierbicy, dzieci nie mają, bo syn kobiety niestety umarł moje no taką jedną, jedyną rodziną, no, byli tam wolonterzy, no, czy tam ludzie, którzy ich znali, no, ja postanowiłam wszystkich skrzyknąć jakoś zrobić zrzutkę. Było ciężko, no bo tak już to był jakiś czas po tym no, po początku, tego, po początku tej takiej większej wojny. No ale ja poruszyłam niebo i ziemię i pisałam do różnych fundacji, do Szwecji, do Galileo nawet, bo oni kiedyś chyba brali udział w tym programie. No i się udało zebrać trochę pieniędzy, no i za to sporo też sami dołożyliśmy, no i za to się udało kupić ten domek. Jeszcze trochę wymaga remontu, trochę jest tam pracy cały czas, no ale są razem najważniejsze, mają miejsce do życia, nikt ich stamtąd już nie wyrzuci. A no akurat teraz przyjechałeś od nich tam, nawet spędziłeś parę nocy w tym budynku. Rozumiem, że to jest miejscowość, która była okupowana przez miesiąc, kiedy w 22. przez tereny białoruskie, tutaj podkreślam, to weszła rosyjska armia do Ukrainy. Ile w tej miejscowości w ogóle mieszka ludzi? Czy w ogóle tam są ludzie? Jakie tam są warunki teraz? No, niestety nie wiem dokładnie, ile tam mieszka ludzi, no, ale jest to dosyć jest to wieś, ale taka jakby większa wieś. Do najbliższego miasteczka, no, tak na nogach pół godziny gdzieś jest. Warunki do życia są. Niestety nie ma prądu przez większość doby. Akurat teraz tam byłam, no to tak włączają prąd na półtorej godziny, na dwie godziny. Jakoś w nocy włączyli od północy do wpół do drugiej, no to kiedy wszyscy spali, no i w sumie to mogli sobie darować, to no, a w ciągu dnia praktycznie to no, nie było, no godzinka. No to zdążyliśmy naładować telefon. No i mieszka tam sporo ludzi, było trochę zniszczeń, teraz no są te domy, które zostały zniszczone, troszkę odbudowane, są powstawiane baraki, gdzie jeszcze żyją ludzie, już brudzi rok. Są problemy nadal z wodą. Powiem znów, że w Czarnobylu nie ruszyli Muzeum Etnograficzne, który jest jednym z najfajniejszych naprawdę w Ukrainie, ale sam Czarnobyl został całkowicie wyszabrowany. Jak teraz, ty, znów powtórzę, że tutaj jesteś nie, nie, nie pierwszy raz od 22 roku. Nie bojesz się tutaj jeździć. No nie, no jakieś myśli zanim wyjadę się pojawiają, jakoś staram się na przykład, nie wiem, tak jest moje dziwne uczucie, żeby nie zostać niezałatwionych spraw, czyli wszystko robię przed wyjazdem, bo nigdy nie wiadomo, a tak jakoś się tak czuję, tak jakby w takiej kapsule, jak to jest tam, że niby możliwe, to jest jakaś taka reakcja obronna organizmu, nie wiem, że tak to wszystkich dotyczy, ale jakoś nie mnie w tym momencie. No nie wiem jak to wytłumaczyć po prostu, ale nie jakiegoś takiego większego lęku nie ma. Byłam też na froncie w Hersonium, tam trochę usłyszałam, trochę przeżyłam swoje, ale gdy była potrzeba kogoś pomóc, to mu pojechała oczywiście jeszcze raz. Powiedz, proszę, ty mieszkasz na stałe w Niemczech, a jak, jakie są tam nastroje wśród Niemców wobec tej wojny w Ukrainie? Ale no, jest bardzo różnie. Są ludzie, którzy jak słyszą, że jeżdżę do Ukrainy, no to się łapią za głowę, jak tam bomby, no i dlaczego tam jedziesz, a w ogóle po co. Są ludzie zaciekawieni, są ludzie, którzy współczują, są ludzie, którzy mówią, no, że w wiadomościach już teraz nic nie ma, a tam w ogóle coś się dzieje, a restauracje pracują, no i takie typowe. No ale jest bardzo dużo fajnych ludzi przyjechało, to jest taki, nie wiem, to plus to wojna nie ma plusów, no ale to jest plusem jest to, że przyjechało bardzo fajnych ludzi, bo tak z początku miałam tam mało znajomych, bo też przyjechałam w inne miasto, się zaczęła korona i tak dalej, na no, teraz się udało poznać fajnych ludzi, ja coś zrobię dla nich, a nie dla mnie się tak zaprzyjaźniliśmy, no i tak mam nadzieję, że część z nich zostanie. Proszę państwa, to była Magdalena Mandera, polska wolontariuszka, która mieszka w Niemczech, ale ciągle przyjeżdża do Ukrainy, żeby pomagać swoim sumptem e, ludziom, które stracili wszystko. Ja e, kłaniam się nisko Magdalenie i wszystkim ludziom, które wspierają jej działalność. Ona nie ma żadnej fundacji, ale e, uwierzcie mi państwo, ja wiem, znam, że ona te pieniądze, które ona dostaje, gr gromadzi, ona to wszystko przekazuje na pomoc tym, tym staruszkom, które mieszkają tam pod strefą Czarnobylską. I to na dzień dzisiejszy było wszystko. Ja przypominam Państwu, że można nas wesprzeć na patronite.pl/ukośnik Czarne Niebo. Możecie Państwo też wejść na nasze strony na X, czyli byłym Twitterze, na Instagramie też i na Facebooku. I zachęcam też do obserwowania naszych, naszych codziennych wydań na naszym kanale w YouTube. Też subskrypcja nasz nam bardzo pomoże. I w ogóle Państwa e, wsparcie pomaga naszej, e, naszemu wspólnemu zwycięstwu, które ja mam nadzieję e, nastąpi, i już nie będzie e, takich strasznych alarmów i takich strasznych ofiar, których świadkiem byłem dzisiaj.